Święto Pracy obchodzili dziś działacze Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Suwałkach. Z tej okazji około 40 osób spotkało się dziś pod pomnikiem Straceń przy ulicy Sejneńskiej, gdzie zebrani złożyli kwiaty. Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Julianna Sawicka z OPZZ. Mówiła, że miliony ludzi na świecie nie mają pracy i dachu nad głową, a w Polsce hasło walki o pracę i chleb stało się ponownie standardowym hasłem ludzi pracy i całej lewicy. Po latach transformacji ustrojowej w Polsce znów jest mniej miejsc dla robotnika, nauczyciela, emeryta i bezrobotnego, a raczkujący kapitalizm przynosi nowe, niekorzystne zjawiska, stwierdziła. Nie bójmy się w tym szczególnym dniu powiedzieć nie dla bezrobocia i ubóstwa naszych rodzin oraz łamania praw pracowniczych. Antypracowniczym zmianom w kodeksie pracy, nieprzemyślanym pomysłom reformy służby zdrowia, wprowadzenia ograniczeń w dostępie do nauki, szczególnie szkolnictwa wyższego dzieciom i młodzieży z rodzin o niskich dochodach. Domagamy się od rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Polski spokojnej, w której rząd rozwiązuje problemy społeczne, Polski nowoczesnej, która sprawiedliwie podwyższa poziom życia jej obywateli, Polski otwartej na świat i drugiego człowieka, pakietu zmian poprawiających funkcjonowanie ochrony zdrowia oraz dostępu do bezpłatnej edukacji, ograniczenia stosowania umów śmieciowych o pracę. Obchodzone dziś na całym świecie Święto Pracy wprowadziła w 1889 roku druga międzynarodówka, wyznaczając dzień obchodów w rocznicę wybuchu 1 maja 1886 roku strajku robotników rzeźni miejskich w Chicago. Domagali się oni wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. Podczas brutalnie rozbitej przez policję manifestacji zginęło wiele osób. W czasie PRL-u 1 maja było jednym z ważniejszych świąt państwowych.